Cześć, z tej strony Jarpen, witajcie w kolejnym odcinku z cyklu Dwarven Bike. Dzisiaj kolejny odcinek na życzenie, wielokrotnie proszone, recenzja mojej torby podsiadłowej Zortliba. Wielokrotnie pytane, długo wyczekiwane, wreszcie jest. No i teraz zobaczymy, o co tutaj chodzi, co to jest za torba, no i parę szczegółów. Torba, którą tutaj macie przed sobą, niemiecki produkt, firma Ortlieb, waterproof, czyli wodoodporna, o tym jeszcze za chwilę. Model nazywa się Saddleback 2 i jego pojemność to 4,1 litra. O tym, ile to dokładnie jest, jeszcze za chwilkę. No i teraz zobaczymy, jak to tutaj tak naprawdę jest zbudowane, bo każda torba podsiadłowa jest troszeczkę inna. Co odróżnia ją od innych, z tego co tutaj widziałem, to jest system mocowania, mianowicie tutaj jest na zatrzask. Już Wam pokazuję, jak to działa. Tutaj jest taki zaczep mocujący. To sobie odblokowujemy. Tu naciskamy i zdejmujemy. I potem przy zakładaniu i już jest założona. I w tym momencie tutaj sobie przekładamy. Ja już tutaj nie będę tego robił. I zaciskamy rzep. Z dwóch powodów. Raz, że w tym momencie jest to troszeczkę lepiej, trzyma się sztycy i siodełka. A dwa, jeżeli ktoś by chciał Wam na skrzyżowaniu, powiedzmy, wyszarpnąć tę torbę, no to w tym momencie jeszcze będzie właśnie to. Bardzo szybko się odblokowuje, nie trzeba tutaj dodatkowo nic odwiązywać, no i jest to bardzo fajne. Tu w tej części jest wzmacniane, tu jest twarde. W związku z tym te najcięższe rzeczy radziłbym właśnie wkładać tutaj w to miejsce, po to, żeby właśnie potem całość nie latała. Zobaczcie, że w tym momencie torba jest w połowie pusta i nawet nie jest specjalnie do końca zamontowana i ona tutaj podczas jazdy na szosie niespecjalnie lata. Otworzymy sobie teraz, zobaczymy, co jest w środku. Ja dopiero co wróciłem z dłuższej traski, więc tutaj jest przykładowo to, co w środku się znajduje. Tu mam torbę z rzeczami do kamery, dodatkowe baterie. Tu w tym momencie jest kurtka przeciwdeszczowa. Nie zawsze jest potrzebna. Tutaj normalnie włożę sobie batony, akurat w tym momencie były zjedzone, więc już nie było potrzeby. I na końcu torba tak zwana ratunkowa, czyli mamy tutaj łyżki, dętka, jakiś multitool, no i oczywiście pompeczka. Pompeczka polecam, Race Rocket HP, której tej firmy nie pamiętam, a chyba... Tak, Stopika, dokładnie. Bardzo fajnie pompuje, bardzo wygodna w obsłudze. No i tu macie środeczek tej torby i tyle wchodzi do środka. Tak naprawdę tutaj teraz jeszcze miałem luz i normalnie ten luz jeszcze jest zapełniany przez dodatkową bluzę albo rękawki, nogawki w momencie, kiedy dochodzi okres zimowy, więc jestem w stanie się w tą torbę zmieścić na taką trasę 100-200 km właśnie do tej jednej torby podsiadłowej. Z boku wygląda to tak. Czyli można to sobie w tym momencie tutaj zawiązać. Tyle, ile rzeczy mamy w środku, to tyle możecie sobie tutaj zawiązać. I tu sobie ściągamy. Ciach. I z tej strony tak samo. Oczywiście no troszeczkę będzie gdzieś tam na boki odstawać. Nie jest taki super aero, ale sama torba naprawdę spełnia swoją rolę. Jestem z niej bardzo zadowolony. Spełnia ona też dodatkową funkcję w momencie, jak jest mokro. Mianowicie błotnika. No w tym momencie jak kręcimy i cały syf leci, to leci tu. I oczywiście ktoś mógłby powiedzieć, że szkoda torby, ale ta torba jest wodoodporna i tak naprawdę jeżeli byście chcieli ją wyczyścić, to jej czyszczenie wygląda tak w sposób następujący, że wkładacie po prostu tą torbę pod prysznic, pod bieżącą wodę i mięciutka szmatka, jakiś detergent. I to wszystko ładnie tutaj schodzi, absolutnie nic nie dostaje się do środka, to jest właśnie jakiś taki brezent, specjalny materiał, więc absolutnie nie ma opcji, żeby to coś przepuściło wodę. Jeszcze mi się ani razu nie zdarzyło, w przypadku deszczu kamera leci do środka, wszystkie jakieś takie rzeczy wrażliwe lecą do środka i nic się nie stało. Jeżeli chodzi o tą torbę, gdzieś tam wyhaczyłem w internecie, że można ją dostać poniżej 200 zł.
Ktoś mógłby w tym momencie spytać, czy ta torba uratuje mi życie, czy sprawdzi się w ciężkim terenie. Możemy zrobić bardzo prostą symulację. Wyobraźcie sobie, że mamy bardzo ciężkie czasy, nastała apokalipsa zombie, w związku z tym musicie zdobyć produkty pierwszej potrzeby. Najważniejsze produkty, to co przychodzi wam od razu na myśl, jeżeli chcecie przeżyć. Jaki to będzie produkt? Taki o. Sprawdźmy, ile do tej torby zmieści się papieru toaletowego. Tylko od razu takie małe zastrzeżenie. Bardzo bym prosił, żebyście nie rozprzestrzeniali informacji, że mam większą ilość papieru toaletowego, bo nie chciałbym mieć tutaj pod oknem jakichś ewentualnych osób, które chciałyby pozyskać nielegalną drogą produkt. No i niestety, przepraszam, ale mam tylko taki biały, delikatny, nie wiem, serduszka się skończył. To tylko zdobyłem tak od sąsiada za rogiem, więc jest tylko coś takiego. No i lecimy z koksem. Jeden. Możemy ugnieć troszeczkę. Druga rolka. Wchodzi. A i teraz trzeba pokombinować. Ewentualnie możemy zrobić tak. Trzecia rolka. To jest duży papier, taki wielolistkowy. A, trzy. Czy będziemy w stanie zamknąć? Przy trzech. Może być problem. Może jak trochę ściśniemy. Ciśnimy. Trzeba jakoś sobie radzić w ciężkich czasach. Raz. Dwa. I może jeszcze coś włożymy. To są takie dwie specjalne resztki. Zobaczcie, nawet w serduszka. Produkt premium. Pozyskane. Po walce z bossem. Gdzieś tam. No i wkładamy. Wejdzie. Wejdzie. To się teraz uda zamknąć. Tutaj pociągniemy do końca i poluzowujemy troszeczkę. Aha, to już jest do końca poluzowane. I tu uda nam się odciągnąć. Jest. No, jest. Proszę bardzo. Czyli w przypadku apokalipsy zombie jesteśmy w stanie włożyć trzy duże rolki papieru i dwa takie połówki z mniejszych troszeczkę sztuk, ale za to w serduszka i w kółeczka. To jest, myślę, że jak pójdzie na handel, to będziecie w stanie za jakieś złoto, platynę, ewentualnie diamenty wymienić. Także zwróćcie uwagę, to jest właśnie 4,1 litra. Możecie sobie takie trzy rolki papieru położyć koło siebie i tyle jesteście w stanie zabrać do tej torby podsiodłowej. Mam nadzieję, że wam pomogłem w tym momencie. Wiem, że część już osób oglądających ten kanał kupiła sobie te torby, nie czekała, aż zrobię tę recenzję, no ale w końcu się udało. No i mam nadzieję, że ten krótki film wam się podobał. Oczywiście będą zaraz pytania, więc te pytania zadawajcie. I zwróćcie uwagę, że to się w tym momencie nie rusza tutaj. Właśnie to powoduje, że ta powierzchnia łączenia jest bardzo duża. Więc całość tak naprawdę podczas jazdy nie lata. To no ja w tym momencie nawet jeszcze nie połączyłem rzepa. To już nawet nie mówię, że to jeszcze bardziej wzmacnia temat. Tu oczywiście można sobie potem ściągnąć, jeżeli będzie mniej, tak? Żeby to wam wszystko tutaj nie odstawało, nie majtało się podczas jazdy. I to w zasadzie tyle. Wydaje mi się, że temat wyczerpany. Ale pewnie jakieś pytanie znajdziecie. To tyle na dzisiaj. Do zobaczenia w następnym odcinku Krainy Jerpena. Cześć!